BMW X1, Audi Q3, Mercedes GLA. Jeśli stajesz do walki z takimi rywalami, to oprócz tradycyjnie pięknego wyglądu musisz zaproponować coś więcej. Alfa Romeo w modelu Tonale umieściła system miękkiej hybrydy, co nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, ale ta miękka hybryda potrafi udawać pełną. Krótko mówiąc, potrafi ten samochód napędzić. Czy to się na pewno udało, dla kogo to jest samochód i czy auto, w którym Alfa Romeo pokłada naprawdę ogromne nadzieje, warte jest Twojej uwagi? Zapraszam na test. Buongiorno tutti ragazzi, a w zasadzie cześć wszystkim, czyli witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do Alfy, ale na początek słowo o partnerze kanału, czyli Fundacji na Rzecz Uczciwej Bankowości. I na pewno są tutaj osoby, które mają jakieś kredyty, bo ciężko dziś takich nie mieć. I to jest właśnie moment dla Was, bo Fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my. I co to konkretnie oznacza? Jeśli macie kredyt hipoteczny, na przykład we franku szwajcarskim, tak jak ja, albo jakiś inny walutowy, to Fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Waszą umowę i poinformuje Was, jakie macie aktualnie możliwości. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacacie jedynie kapitał. Jeśli natomiast spłacacie kredyt samochodowy albo jakiś inny gotówkowy, to Fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji i anulować odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Zgodnie ze statystykami, aż 95% takich umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I teraz rzecz najważniejsza, w przypadku tego typu kredytów rozliczenie z Fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa. Co to oznacza? Ano mniej więcej tyle, że po prostu niczym nie ryzykujecie. Fundacja od niedawna pomaga również osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się zapisy, które są podstawą do unieważnienia takich umów. Naprawdę zachęcam do kontaktu z Fundacją. Wszystkie kontakty macie w opisie do tego filmu, a sama Fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewnia darmowe analizy umów. Spotkania odbywają się w bardzo przyjemnej atmosferze, a wszystkie zapisy tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas. A żebyście naprawdę z tym nie zwlekali, to powiem tylko, że jak już skończycie oglądać ten film, to kontaktując się z Fundacją, cały proces możecie odbyć w 100% zdalnie. Także działajcie, korzystajcie, a my wracamy do Alfy. W końcu się doczekałem i Alfa trafiła do mnie na testy, także nie traćmy czasu, przechodzimy do meritum i zaczynamy od tego, co mamy pod maską i od tego, co mamy na papierze. A znajdziemy tutaj jeden silnik benzynowy, on ma 4 cylindry, pojemność 1,5 i do wyboru mamy dwa warianty, 130 koni mechanicznych oraz troszkę mocniejszy, czyli 160 koni mechanicznych. Ja do testu otrzymałem właśnie tę mocniejszą wersję i żebyście mieli taki pełny obraz, to Tonale z taką jednostką dysponuje momentem obrotowym na poziomie 240 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzi się w 8,8 sekundy. To, co jeszcze musicie wiedzieć, to to, że do dyspozycji mam dwusprzęgłową, 7-biegową skrzynię automatyczną. Manualnej w ogóle nie ma. Podobnie jak to, że do wspomnianych wersji nie zamówicie sobie napędu na 4 koła, ponieważ taki dostępny jest tylko i wyłącznie w wersji plug-in. I jeszcze wspomnę tylko o tym, Tonale oprócz silnika benzynowego, o którym wspomniałem, można zamówić z dieslem, on ma 130 koni lub właśnie z wersją plug-in, ale o nich innym razem, jak po prostu przyjadą do mnie na testy. I to tyle, jeśli chodzi o papier, ten jak wiadomo wszystko przyjmie. Przejdźmy sobie do tego, jak się tym po prostu jeździ i jak ten samochód sprawuje się na co dzień. I ja mam z Tonale pewien problem, bo kończę już dzisiaj jego testy, zaraz wraca do parku prasowego, więc powinienem mieć już wyrobione jedno zdanie na temat tego samochodu. A takiego nie mam, bo jest to troszkę trudne i już mówię, o co mi chodzi. Z jednej strony ten samochód jest fantastyczny, świetnie wygląda. Ma chyba najbardziej bezpośredni układ kierowniczy w swojej klasie. Ogólnie samochód jest super, o czym za chwilę, ale jest tutaj kilka niedoskonałości, które nawet bardzo się starając, ciężko pominąć. Bo teraz tak. Zacząłem od tego, że mamy tutaj system miękkiej hybrydy i jak pewnie wiecie, miękkie hybrydy to są raczej takie systemy, które wspomagają, nie wiem, pracę multimediów, klimatyzacji, tego typu rzeczy. One w założeniu mają obniżyć spalanie, odciążyć silnik spalinowy od zasilania właśnie tych elementów, ale samochodu napędzić nie potrafią. Tutaj mamy taką sytuację, że oprócz wspomnianych 160 koni, o których wspomniałem, generowanych przez silnik spalinowy,
Mamy m.in. niewielki silniczek elektryczny umieszczony przy skrzyni biegów, który dysponuje mocą 20 koni mechanicznych. W praktyce wygląda to tak, że stojąc w korku, czy pełzając w korku, czyli wtedy, kiedy spalamy bardzo dużo paliwa, pokonując bardzo mały dystans, silnik spalinowy w ogóle się nie uruchamia. Jedziemy cały czas na elektryku. I to jest właśnie ten element, o którym powiedziałem, że miękka hybryda potrafi udawać hybrydę pełną, tak jak na przykład dzieje się to, powiedzmy, w Toyocie. Czy przekłada się to na zużycie paliwa? Jasne, że tak. Ja tym samochodem w mieście potrafiłem spalać 7, 7,5 litra. To oczywiście nie są takie wyniki jak przy prawdziwych hybrydach, które dużo częściej, dużo więcej potrafią jeździć na silniku elektrycznym. Tutaj wygląda to w ten sposób, że powiedzmy do tych 20, może 20 kilku na godzinę jesteście w stanie jechać na elektryku, ale więcej już nie. No i jeszcze jedna sytuacja, jak jedziecie sobie jedną, równą, raczej niewielką prędkością, to też potrafi się włączyć silnik elektryczny, wyłączyć silnik spalinowy i w takich momentach również ten samochód potrafi oszczędzać paliwo. Najłatwiej zobaczyć to w ten sposób, że tutaj na wyświetlaczu pojawia się taka ikonka EV czy EV, jak niektórzy wolą. I tak jak mówię, dzieje się to oczywiście zdecydowanie rzadziej niż w pełnych hybrydach, ale jednak to jest coś, co wyróżnia Alfę, czy miękką hybrydę od Alfy, od tych, które mają rywale. I to jest rzecz super. I zobaczcie, jadąc powoli w korku, powiedzmy pełzając, da się korzystać z trybu EV czy EV i po prostu jechać na silniku elektrycznym. Oczywiście działa to tylko do bardzo niskiej prędkości, wystarczy, że wcisnę mocniej gaz i już włącza się silnik spalinowy. Ale jadąc powoli, czy po prostu ze stałą prędkością, też raczej niedużą, można korzystać z trybu elektrycznego. Zobaczcie, obroty są zerowe i jedziemy ze znaczkiem EV. Mocniejsze przyciśnięcie gazu i znowu uruchamia się silnik spalinowy. Pytanie natomiast, czemu ja nie jestem w pełni zachwycony? Ponieważ nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, czy to kwestia tego konkretnego egzemplarza, czy po prostu tak jest w tonale z takim silnikiem, ale często zdarza mi się niestety coś takiego, że ten układ szarpie. Nie da się tego nagrać, bo szarpanie można poczuć, a nie zobaczyć, więc tego Wam nie pokażę, ale dotyczy to przede wszystkim, i to zaznaczam, jazdy dość powolnej i tego momentu przełączania się z silnika elektrycznego na silnik spalinowy, tylko, jakby to powiedzieć, to nie chodzi o to, że czuć włączenie się silnika spalinowego, tak jak często zdarza się w wielu modelach. Tu właśnie chodzi o to szarpnięcie. I teraz znowu, ja też nie wiem, czy to do końca nie jest kwestia może skrzyni, chociaż to jest dwusprzęgłówka, więc tego teoretycznie być nie powinno, ale coś tutaj nie jest do końca dograne, bo starając się jechać wolno, na przykład wczoraj nagrywaliśmy wywiad z Patrykiem Sokołowskim, ja podczas wywiadu jeżdżę naprawdę wolno, bo wiadomo, musimy się skupić na rozmowie, trzeba jechać też wolniej, żeby było ciszej i sam zauważałem, nie wiem, czy Patryk to zauważył, że ja czasami jakbym szarpał, więc to jest taka pewna przypadłość. Ale jest druga rzecz, która dla mnie prywatnie jest gorsza i myślę, że to jest coś, co zdecyduje o grupie docelowej klientów, którzy naprawdę zdecydują się zamówić taki samochód. Mianowicie chodzi o jego dynamikę. Na papierze, jak słyszeliście, to nie wygląda źle. 8,8 do setki, 240 Nm to są całkiem dobre wyniki. Co więcej, wersja 130-konna dysponuje dokładnie takim samym momentem obrotowym, jak mocniejsza, ta 160-konna, czyli również posiada 240 Nm. Przyspieszenie jest już gorsze, ale ono nadal na papierze jest poniżej 10 sekund. Teoretycznie jest ok. Tylko ja przez cały test mam takie wrażenie, w bardzo wielu momentach, że to nawet nie chodzi o to, że ten silnik jest za słaby, czyli na przykład startujecie słabo, czujecie, że on jest wysilony, że po prostu nie ma mocy, naciskacie gaz, znacie na pewno to uczucie, jak jedziecie jakimś mniejszym silnikiem, słabszym samochodem i po prostu wiecie, że nie ma czym pojechać. Tu jest trochę inaczej. Ja czuję, że ta moc jest, że potencjał w tym silniku jest, tylko szukam jakiegoś porównania. Może tak, to jest takie uczucie, jakbyście jechali rowerem, nacisnęli sobie przedni hamulec lekko, i starali się rozpędzać i czujecie taki opór. Albo może inaczej, jak ktoś jeździł na rowerku takim stacjonarnym w domu i tam macie często ustawienie takiego oporu, żeby po prostu bardziej się zmęczyć, to ja właśnie coś takiego czuję tutaj, że mogę się rozpędzić, ale jest mi ciężko, bo coś mnie blokuje. Tak jakby ten silnik był w pewien sposób zdławiony, stłumiony, nie umiem tego inaczej określić, coś takiego tutaj jest i to mi przez cały test przeszkadzało. Sytuacja natomiast zmieni się diametralnie, jeśli po prostu podejdziemy do tego samochodu inaczej, czy będzie nim jeździł ktoś inny niż na przykład ja, kto, szczególnie Alfa Romeo, oczekuje dynamiki. Bo jeśli skupisz się na tym EV czy EV, czyli na tej małej ikonce, która będzie pozwalała Ci osiągać tym samochodem jak najniższe spalanie,
tym samym wymuszając dość spokojną jazdę. Powiedzmy, wsiadłby w ten samochód mój tata, który jeździ zupełnie inaczej, oczekuje zupełnie czegoś innego. Do tego, o czym ja przed chwilą powiedziałem, prawdopodobnie nawet by nie zauważył. Tym samym odbiór tego samochodu przez niego byłby zupełnie inny. I mówię to po to, aby podkreślić, że Alfa Romeo Tonale z jednostkami benzynowymi 130-160 koni to jest, w mojej opinii, zdecydowanie samochód dla osób, które jeżdżą bardzo spokojnie. Wszyscy inni, którzy oczekują, że kupują Alfę, piękny, zadziorny z wyglądu samochód, który będzie bardzo dynamiczny, to nie. Albo inaczej, nie ten silnik. Nie jeździłem jeszcze plug-inem, tam na pewno jest inaczej, bo tam moc podchodzi pod 300 koni, ale mówimy na razie o tej wersji i podkreślam po raz kolejny. To jest samochód mimo swojego wyglądu dla osób, które jeżdżą bardzo spokojnie. I ja mówię to po to, aby nie krytykować, bo nie ma tutaj czego krytykować. Mówię to po to, abyście we właściwy sposób do tego samochodu się nastawili i abyście po prostu nie byli rozczarowani. Wiedzcie, czego możecie tutaj oczekiwać. No dobra, teraz jeszcze parę rzeczy, do których ja być może nie jestem przyzwyczajony i są one dla mnie troszkę dziwne. I nie wiem, po co są. Na przykład kierunkowskaz. Jest tutaj coś takiego, że chcąc standardowo włączyć kierunkowskaz, możemy go lekko dotknąć do góry czy do dołu i wtedy mamy tak zwanego 3 klika, czyli 3 razy kierunkowskaz się włączy. To jest świetne na jakieś tam szybkie manewry. Wiecie, o co chodzi. Ale jak naciśniecie ten kierunkowskaz mocniej, to on oczywiście, jak przekręcicie kierownicę w drugą stronę, to się wyłączy, ale na przykład, powiedzmy, zmieniając pas, nacisnąłbym w tej chwili kierunkowskaz, pojadę troszkę w lewo, on będzie cały czas włączony. Żeby go wyłączyć, trzeba dźwignię wziąć w przeciwnym kierunku. Ja się do tego cały czas przyzwyczaić nie mogę. Uważam, że to jest takie trochę, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie podoba mi się to, po prostu. Musiałem to powiedzieć, musiałem to z siebie wyrzucić. Wiem, że to jest nic ważnego, ale przeszkadzało mi to cały czas i to mi się po prostu nie podoba. Co mi się natomiast podoba? Wiecie, że ja jestem hejterem SUV-ów, crossoverów, wszystkich tego rodzaju samochodów. Tylko gdyby te samochody miały taki układ kierowniczy jak Alfa Romeo Tonale, to zamknęłyby mi twarz na zawsze. To, jak bardzo bezpośredni jest ten układ. Tak jak jadę teraz po zakrętach, jadę oczywiście powoli, ale mógłbym to jechać 3 razy szybciej, tak naprawdę paląc sobie fajkę, oglądając jakiś serial i ziewając. A mieć tutaj, nie wolno, ale w cudzysłowie, mieć tutaj 120 na godzinę. Jest jedna rzecz, do której ja się w tym elemencie przyczepię. Ta kierownica chodzi za lekko. Powinna stawiać większy opór, przynajmniej dla mnie, bo ja coś takiego lubię, ale precyzja, z jaką ten samochód skręca, to jest niewiarygodne. Po pierwsze, czujecie cały czas, gdzie ten samochód jedzie, gdzie on pojedzie. Jakieś szybkie łuki, szybkie zakręty. Dla tego samochodu to jest pestka. Mam wręcz wrażenie, że on to bardziej lubi niż jechanie po prostej. Nie dość, że robi to bardzo precyzyjnie, to zawsze czujecie, że macie zapas. Nawet jak troszkę za szybko wjedziecie w jakiś łuk, to i tak wiecie, że się wyrobicie, że nic się nie dzieje. A ten samochód nie dość, że to robi to jeszcze bardzo spokojnie. To jest coś fantastycznego, mimo że mamy wyższy samochód, wyższe zawieszenie, gdzie wiadomo, że trudniej jest coś takiego osiągnąć niż w samochodzie, który jest, tak brzydko mówiąc, zglebiony. To pod tym względem nie wiem, czy to nie jest najlepszy model w klasie. Naprawdę musiałbym go chyba porównywać do modeli typu AMG, żeby w ogóle mogły stanąć z nim do porównania. Coś fantastycznego. I to jest coś, w czym można się po prostu zakochać i to jest ten element wow w tym samochodzie. Na pewno zwrócę Wam uwagę, że ten samochód moim zdaniem jest cały czas komfortowy, ale to zawieszenie jest dosyć sztywne, więc jeśli liczycie na to, że kupujecie SUV-a, crossovera, ja już nie wiem, jak te samochody nazywać, najczęściej mówi się kompaktowy SUV, więc tak będę mówił, czyli kupujecie coś większego, więc będzie dość miękko, dość komfortowo, to nie do końca. To jest samochód z dość sztywną charakterystyką zawieszenia. Jadę teraz przez progi, no też tego nie poczujecie, ale jest dość sztywno. Sprawdźcie to koniecznie, czy na pewno to Wam pasuje, bo jak szukacie fajnie prowadzącego się samochodu, to pewnie tak jak ja zakładacie i wolicie, żeby to zawieszenie było bardziej twarde niż bardziej miękkie, ale nie każdy to lubi, więc koniecznie sprawdźcie. Jeszcze odnośnie jazdy, mamy tutaj takie pokrętło DNA. I to jest jeden z samochodów, w którym po przełączeniu trybów coś w końcu czuć. I przy okazji jest to pewien sposób na pozbycie się tego zdławienia i tego zaciągniętego hamulca. Przełączając sobie na tryb D, od razu czuć, że mamy wyższe obroty, że ten samochód nabiera pewnego wigoru i naprawdę staje się dynamiczniejszy. Jest tylko jeden problem, bo oczywiście jeśli chcecie szybciej wystartować, gdzieś tam szybciej pojeździć, to jest świetna rzecz, ale ciężko jest pozbyć się tego zaciągniętego hamulca na stałe, bo jazda w tym trybie non-stop byłaby troszkę męcząca. Chociażby przez to, że mamy wyższe obroty. Więc nie będę się tutaj rozwodził, bo to nie jest samochód sportowy. Wspomnę tylko, bo czasami to działa różnie, tak jak na przykład oglądaliście pewnie test Insignii mojej i ja powiedziałem, że te tryby w ogóle nic nie zmieniają, to tutaj zmieniają.
i fajnie, że coś takiego jest. Jeszcze słowo na temat wyciszenia samochodu, bo to jest ważne w trasie. I tak, do 100-110 na godzinę jest tu naprawdę cicho, może nawet do 120. Do takiej prędkości byłbym w stanie stwierdzić, że to jest bardzo dobrze wyciszony samochód. Gorzej robi się przy tych 130 czy przy 140, tak jak mamy na autostradzie, i wtedy mógłbym się już delikatnie przyczepić do wyciszenia, ale jeśli jeździcie po ekspresówkach, to myślę, że stonale w trasie będziecie zadowoleni. Nie wiem, czy natomiast będziecie zadowoleni z foteli, bo nie udało mi się pokonać tak dużego dystansu, więc na ten moment się nie wypowiem. Postaram się to zrobić dieslem, jeśli będzie na testach. W mieście jest bardzo ok, one mają całkiem fajne trzymanie boczne, są wygodne, ale tak jak powiedziałem, w trasie jeszcze nie wiem, wypowiem się przy innej okazji. Dobra, zajrzyjmy teraz troszkę do środka i zacznijmy od tylnej części. To jest, jak już mówiliśmy, kompaktowy SUV. Ja, mając 182 cm wzrostu, na kanapie spokojnie się mieszczę. Nie ma może tego miejsca jakoś bardzo dużo, ale nie jest źle. Nad głową, oczywiście, jak to w tego typu samochodzie, jest już bardzo ok. No ale tego myślę, że wszyscy możemy się spodziewać. Natomiast spójrzmy na bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 500 litrów. I to jest wartość całkiem godna. Bo nie jest to przecież Stelvio, czyli jakiś bardzo duży samochód. A 500 litrów to jest wartość, która, myślę, pozwoli spakować się większości z nas, większości rodzin. I myślę, że bagażnik możemy zdecydowanie uznać za plus Alfy Romeo Tonale. Dodam, że 500 litrów występuje w każdej z wersji, oprócz oczywiście plug-ina, ale czy warianty benzynowe, czy diesel mają taką samą pojemność bagażnika. Tak samo mają podobną pojemność baku, czyli 55 litrów. Ale dobra, przeskoczmy do przodu. I powiem Wam tak, jak wsiadłem po raz pierwszy w Tonale, to ja byłem troszkę rozczarowany. Ogólnie ten samochód na początku wywarł na mnie takie sobie wrażenie. I to jest o tyle ciekawe, że im dłużej jeżdżę tym samochodem, tym on mi się coraz bardziej podoba. Zdecydowanie jest coś takiego w tym aucie, czego ja do końca sprecyzować nie umiem, ale mam takie uczucia. Czemu mi się to nie podobało? Bo te materiały są o tyle dziwne, że na przykład w tym miejscu są bardzo ok, tu już jest gorzej. Tak samo, nie wiem, kieszonki w drzwiach, plastik, stuka, puka, lata tam wszystko, żadnego wygłuszenia, ale na przykład kierownica bardzo ok. Czyli takie ambiwalentne wrażenia, czyli raz dobrze, raz niedobrze. I być może ja się troszkę za dużo spodziewałem po tym samochodzie, więc stąd być może ten mój początkowy, nie najlepszy odbiór, ale myślę, że spędzając chwilę w tym samochodzie, będzie on sprawiał naprawdę coraz lepsze wrażenie. Muszę natomiast powiedzieć parę słów o multimediach, bo bardzo dużym plusem jest to, że zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay są bezprzewodowe. I to jest super. Ja tym razem miałem okazję sprawdzić i iPhone'a, i Samsunga, czyli i Android Auto, i Apple CarPlay. I dziwna sytuacja. O ile mój telefon oparty na Androidzie przez cały czas rozłączył mi się raz. Nie wiem w sumie dlaczego, nie wiem czy to wina telefonu, czy to wina tego systemu, ale to się zdarzyło tylko raz. No jeżdżę non-stop używając Android Auto i działało tak naprawdę super. Ale jak kumpel podłączył iPhone'a i był on tutaj sparowany pewnie, nie wiem, z półtorej godziny, to rozłączył się chyba z 4 razy. Znowu, nie umiem powiedzieć, czy to jest wina telefonu, jakiegoś braku aktualizacji. Nie wiem, ale coś takiego się zdarzyło, więc być może warto to jakoś na sobie potestować, żeby potem się nie wkurzać. W każdym razie Android Auto i Apple CarPlay są bez kabla i super. I super jest również jakość tego obrazu. Zarówno jeśli chodzi o kamerę, bo ta ma bardzo dużo różnych możliwości. To już dzisiaj w autach takiej klasy myślę, że jest oczywistością. Ma szeroki kąt, więc również super i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ale zobaczmy chociażby, zmieniając tryby jazdy, jaka tu jest jakość ekranu. Wiadomo, tym się nie jeździ, a samochód służy do jazdy, a nie do oglądania obrazu czy ekranu, ale wpływa to w pewien sposób na odbiór auta i albo może inaczej, potrafi to czasami zepsuć odbiór auta. No a tutaj zdecydowanie nie zepsuje. Bardzo dobra jakość obrazu. Sam system działa w miarę ok. On, znowu tak dziwnie, czasami jest szybki, czasami potrafi troszkę zamulić, ale ja chyba nie będę dobrą osobą do oceniania tych systemów, bo ja coraz mniej ich po prostu używam. Jak wsiadam do samochodu, paruję telefon i jeżdżę na Android Auto, bo jest dla mnie po prostu najlepsze, najwygodniejsze, więc z tych systemów korzystam mniej. Na tyle, na ile sprawdziłem, to nie mam się tutaj czego przyczepić. I jak jesteśmy w tym rejonie, to obsługa klimatyzacji. Na szczęście Alfa pozostawiła większość funkcji tutaj. Czyli mamy i możliwość zwiększenia, zmniejszenia temperatury, czy kierowca, czy pasażer. Możemy sobie zmniejszyć lub zwiększyć nawiew, włączyć, wyłączyć klimatyzację. Większość rzeczy zrobimy przyciskami, więc dla mnie super. No i ostatnia rzecz, audio. Ja w specyfikacji tego samochodu nie widziałem, abym miał tutaj system Harman Kardon, który do Tonale zamówić można. Mimo tego to audio naprawdę gra bardzo dobrze. Jeśli to jest faktycznie system fabryczny, bo nie wiem, może nie ma po prostu napisu, czy nie widziałem w specyfikacji, ale jeśli to jest system fabryczny, to
to naprawdę szacun, bo gra to bardzo dobrze. Nie jest to oczywiście jakiś poziom, nie wiem, Volvo czy Mazdy, tych systemów Bose czy Bowers & Wilkins, ale naprawdę, jeśli to jest system fabryczny, to sztos. Jeszcze jedna ciekawostka we wnętrzu. Muszę o tym wspomnieć, bo chodzi o ten fragment, czyli tę listwę. Ona jest podświetlana. Można sobie zmieniać kolor tego podświetlenia. Wygląda to super, ale dwie rzeczy. Nie ma tu może wielu źródeł oświetlenia ambiente, czyli na przykład nie ma go na drzwiach, czy gdzieś tam w okolicy skrzyni biegów, ale za ekranem multimedialnym ta listwa czerwona, która się świeci, no tutaj jest go bardzo dużo. I ciekawy jestem w sumie, jak to się sprawuje na co dzień, w takiej jeździe codziennej w nocy, czy to na przykład troszkę nie przeszkadza. Ale to musiałbym pojeździć dłużej, żeby się wypowiedzieć, więc może jeśli macie takie doświadczenie, to dajcie znać. Ale siedziała tu na przykład osoba, która powiedziała, że ta faktura, taka troszkę 3D, nie wiem jak to nazwać, odbija w pewien sposób słońce czy światło i dziwnie się czujesz, bo siedząc tutaj, coś ci tutaj nie pasuje, coś ci lata przed oczami, więc też zwróćcie na to uwagę, bo może to taka głupota, że o czymś takim mówię, ale skoro ktoś powiedział mi, że to przeszkadza, no to ja też mówię wam. Ja tego w ogóle nie widzę z pozycji kierowcy, ale coś takiego jest. No i ostatnia rzecz, do której muszę się przyczepić, ja tego nadal nie jestem w stanie zrozumieć. Gdzie jest Auto Hold? No w jakimś innym modelu, bo tutaj go nie ma. Kurtyna. A na koniec, zanim ceny, trzeba powiedzieć o wyglądzie. Ten samochód, mimo że jest moim ukochanym SUV-em, naprawdę wygląda super. Myślę, że nawet fani starych Alf nie powinni być niczym rozczarowani. Bardzo zwraca na siebie uwagę. I to, co mi się tutaj bardzo podoba, zobaczcie na światła. One mają z przodu taki dość charakterystyczny kształt i na przykład po włączeniu kierunkowskazu są tak zwane pływające, ale zobaczcie w taki inny sposób, bo tutaj jest tych kilka elementów, które się po prostu po kolei włączają. Wygląda to na żywo fantastycznie, tak samo z tyłu, ta duża listwa i ogólnie całe światła naprawdę robią tutaj robotę. Ja na ten samochód patrzeć uwielbiam, widzę, że zwraca na siebie bardzo uwagę, szczególnie w takim czerwonym, alfowskim kolorze, tak go nazwę. Naprawdę brawa dla osób, które pracowały nad tym projektem, bo po prostu wykonały kawał dobrej roboty. Piękny samochód. No i dobra, zostało nam już chyba najważniejsze, czyli krótko mówiąc, ile takie cacko kosztuje? Ceny Alfy Romeo Tonale z roku produkcji 2023 startują z poziomu 159 700 zł. Jest to oczywiście minimalna kwota, jaką zapłacimy za słabszy silnik w podstawowej wersji Super, a Tonale z mocniejszą 160-konną jednostką będzie kosztowało przynajmniej 189 700 zł. I tutaj jedna gwiazdka, specjalna wersja Edizione Speciale, ta którą jadę, bardzo dobrze wyposażona, kosztowała równe 189 000 zł. Fani diesla muszą przygotować się na wydatek minimum 159 700 zł. W najwyższej wersji będzie to już 181 700 zł. I wspomnę jeszcze tylko, że wersja plug-in to koszt minimum 236 500 zł. No i zobaczcie, tak jak w 99% przypadków, ja w tym momencie tylko i wyłącznie narzekam i stukam się w czoło. Przypominając sobie, jakie wartości przed chwilą wymieniłem, to biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny samochodów, Tonale jest wyceniona naprawdę ok. Samochód tej klasy, który, użyję tego słowa, jest już spasiony i nie ma dwójki z przodu, no to zaczyna to wyglądać w miarę ok. Oczywiście w odniesieniu do rywali. I coś, czego ja bym się raczej nie spodziewał, ale cena jest dzisiaj zaletą Alfy Romeo Tonale. Także dajcie znać, co o tym myślicie, taka jest moja opinia. I przechodząc do podsumowania, a ono najdłuższe nie będzie, czy poleciłbym dzisiaj taki samochód jako rywala dla tych wspomnianych BMW, Audi czy Mercedesa? Zdecydowanie tak, głównie ze względu na jego prowadzenie, na jego cenę, też na jego jakość, ale tylko i wyłącznie dla osób, które jeżdżą bardzo spokojnie. Przynajmniej jeśli mówimy o tym silniku. Nie jeździłem tym prawie 300-konnym pluginem, więc zobaczymy wtedy. Ale jeśli mówimy o silniku benzynowym i pewnie dieslu też, bo tam jest 130 koni, to Alfa Romeo Tonale to jest samochód dla spokojnych kierowców, którzy myślę będą z tego samochodu bardzo zadowoleni. Czekam na Wasze opinie, może jeździliście już takim samochodem, a może go macie, więc podzielcie się swoimi wrażeniami. Jeśli to nie problem, to prośba, poświęćcie te 2 sekundy i ocencie materiał, jak się podobał, to łapka do góry, jak nie, to do dołu. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to w tej chwili. To wtedy jest bardzo mała szansa, że YouTube powiadomi Was o kolejnym materiale u mnie. A na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dzięki, trzymajcie się, cześć!